kolejnym odcinku na kanale Board Games TV. Dziś chciałbym Wam pokazać nowość od wydawnictwa Fabryki Gier Historycznych, chociaż jest to nowy podmiot pod Fabryką Gier Historycznych. To jest to wydawnictwo Lion Games wraz z współpracy z Rebel.pl wydali grę Herosi. Herosi jest to gra dla 2-4 graczy, gdzie gracze wybierają swój żywioł, wybierają Herosa w jednego z czterech żywiołów: wody, ziemi, wiatru i ognia. No i będą starali się pokonać innych Herosów. Gra jest grą karcianą, w czasie rzeczywistym będziemy rzucali kostkami i rzucali zaklęcia. Także zobaczcie, jak prezentuje się ta dość ciekawa, innowacyjna gra karciana autorstwa Adama Kwapińskiego. Także zapraszam Was do oglądania zasad i za chwilę wracamy. Przed Wami gra Herosi. Grę oczywiście należy przygotować. Standardowo mamy plansze, na których będą gracze umieszczali swoje istoty. Na początku gry gracze wybierają, jaką frakcją chcą być, jakim żywiołem. Następnie biorą Herosa w swoim tutaj oczywiście żywiole i karty stworów. Następnie gracze będą umieszczali te karty naprzemiennie. Rozmieszczali je na tych polach i ich wartość, suma wartość tych stworów nie może być większa niż 10. Tutaj mamy wartości i suma takich wartości nie może być większa niż 10. Gdy gracze to zrobią, otrzymują początkowe zaklęcia, są to takie szare zaklęcia oraz jedno zaklęcie w żywiole danego Herosa, przypisane właśnie do tego Herosa. I następnie gracze będą teraz tasowali wszystkie karty zaklęcia i tworzyli dwa takie rzędy po cztery karty. Teraz gracze naprzemiennie będą dobierali po jednej karcie z dolnego rzędu. Gdy gracz dobiera taką kartę, przesuwa górną kartę poniżej i uzupełnia kolejny rząd. I tak gracze naprzemiennie dobierają, aż będą mieli trzy karty zaklęć. Gracze otrzymują również 6 kości. Te kości są, każda jest identyczna. Na nich mamy symbole żywiołów. Czterech żywiołów, symbole karty i symbole hełmu. Gracze w pobliżu umieszczają znaczniki ran, znaczniki wzmocnienia, znaczniki zaklęć trwałych. No i po jednym znaczniku umieszczamy na polu życia naszego Herosa. Każdy Heros jest tutaj, ma życia 21. I możemy zaczynać. Gracze będą brali na początku każdej rundy, czy tam każdego etapu, wszystkie swoje kostki i na 3-4 zaczną nimi przerzucać. Mogą nimi przerzucać dowolnie, odkładać jakieś, przerzucać wszystkimi, przerzucać tylko częścią do momentu, aż któryś z graczy powie stop. Wtedy rzucanie zostaje przerwane, żaden z graczy już nie może przerzucać swoimi kostkami, chyba że jeszcze ma takie kostki na ręku, wtedy może jeszcze nimi rzucić. Gracz, który rzucił, powiedział stop, zaczyna jako pierwszy i ma on do wyboru jedną z czterech akcji. Pierwsza z nich jest najważniejsza akcja, jest to rzucenie zaklęcia. Gracz może rzucić zaklęcie, które posiada na ręku. Oczywiście na początku gry każdy z graczy stosuje taką swoją talię i dobiera cztery karty i będzie dzięki tym kartom rzucał zaklęcie. Aby rzucić zaklęcie, gracz musi posiadać odpowiednie symbole na kostkach przypisane do zaklęcia. W tak wypadku ten gracz musiałby rzucić 5 symbolów ognia na kostkach, żeby móc rzucić takie zaklęcie. Przypuśćmy, że wyrzucił i może takie zaklęcie zagrać. Mamy dwa rodzaje zaklęć. Mamy zaklęcia natychmiastowe, które po prostu zakrywamy, wchodzi w życie jego efekt i odkładamy na swój stos kart odrzuconych. Mamy też zaklęcia trwałe, które są cały czas w grze, dopóki któryś z graczy tego czaru nie rozproszy. I mamy dwa rodzaje zaklęć trwałych. Pozytywne i negatywne. Negatywne to są takie, które wpływają negatywnie na przykład na przeciwnika. Możemy zagrać taką kartę na przeciwnika i ta karta przeszkadza mu. Musi być pozytywne, jeżeli taka karta leży obok nas i działa na naszą korzyść. Gdy gracz rzuci zaklęcie, może po takim rzucie zaklęcia aktywować swojego stwora bądź też go poruszyć. Gracz, gdy wykorzysta kostki do rzucenia zaklęcia i na pozostałych będzie miał jeszcze takie ikonki hełmów, może takiego Herosa poruszyć. Jeden hełm jest to poruszenie o jedno pole przyległe, nigdy nie po skosie, oraz może takiego potwora
aktywować, w zależności jak i ile wymaga takich czaszek dany stwór. W tym przypadku ten stwór wymaga jeden hełm, więc może go aktywować. Może go aktywować na dwa sposoby. Może aktywować go atakując fizycznie przeciwnika, stwora przeciwnika, który jest odsłonięty zgodnie ze strzałką. W tym wypadku może naprzeciwko zaatakować. Mamy stwory, które mogą atakować we wszystkich kierunkach, bądź też w lewo, w prawo i tak dalej. Bądź też aktywować jego tutaj zdolności, które są opisane na dole. Kolejną możliwą akcją zamiast rzucania zaklęcia jest to dobranie nowych zaklęć ze swojego stosu zaklęć. Ty po prostu gracz, gdy wyrzuci trzy takie ikonki na swoich kostkach, może skorzystać z tego, że dobierze jedną kartę. Każda kolejna taki symbol na kolejnej kostce, gracz może dobrać kolejną kartę. Następną akcją jest to nauka nowych zaklęć, czyli gracz może nauczyć się zaklęć leżących tutaj odkrytych. I w zależności ile takich symbolów gracz posiada na kostkach, może dobrać albo kartę z dolnego rzędu, albo gdy wyrzuci 5 takich symboli, może dobrać kartę z górnego bądź też z dolnego rzędu. Ostatnią możliwą akcją jest to rozproszenie magii, jeżeli gracz posiada 4 symbole żywiołów na swoich kostkach, może rozproszyć zaklęcie trwałe i pozbyć się go z gry. Gdy gracz rzuca zaklęcie lub rozprasza magię, może te czynności wzmacniać. Aby wzmocnić rzucanie zaklęcia, gracz po prostu musi odrzucić z ręki dowolne 2 karty zaklęcia na stos kart odrzuconych na swój stos. I wtedy takie zaklęcie zostanie wzmocnione, co opisane mamy na dole. Na przykład tutaj mamy +1 do obrażeń. Jeżeli rzucamy zaklęcie trwałe i je wzmacniamy, wtedy trudniej jest je rozproszyć i umieszczamy taki znacznik mocy. I gracze grają do momentu, gdy ich przeciwnik straci swojego herosa, czyli jego życie spadnie do zera. Wtedy taki gracz przegrywa, a drugi gracz jest zwycięzcą. Okej, herosi. Gra naprawdę bardzo ciekawa, przyjemna, lekka, innowacyjna, ale zacznijmy ocenę od samego początku, czyli oczywiście od wykonania. Tutaj nie mam jakichkolwiek zarzutów, chociaż mam 2 takie malutkie, żeby kostki były moim zdaniem białego koloru i te kolory symboli żywiołów, czy też kart i hełmów mogły być lepiej widoczne, żebyśmy zamienili na przykład kolor hełmu białego na czarny, na białej kostce. Wtedy można by było zastosować, żeby kolor żywiołu wody był niebieski na kostce, a tak jest biały. Mamy 2 symbole białe na kostkach w tym wypadku, co w oryginale. I to czasami może zmylić graczy, zwłaszcza jeszcze gdy gramy przy słabym świetle, ten symbol wiatru jest bardzo słabo widoczny. Także to jest taki mały mój zarzut. Co do reszty, naprawdę nie mam jakichkolwiek zarzutów. Grafiki na kartach też są bardzo, bardzo ładne. Stoją na wysokim poziomie, chociaż tam pojedyncze grafiki troszeczkę odstają od pozostałych, ale nadal one prezentują się bardzo dobrze. Co do samej gry. Instrukcja jest napisana bardzo dobrze. Mamy opisane akcje po kolei, chociaż przydałoby się przykłady z boku, jakaś tabelka z przykładem, co jak robimy. Tutaj wszystko idzie takim jednym ciągiem z jakimiś tam elementami przykładów. No i niektórzy mogą mieć problem z tym. Ja lubię, jak jest wszystko klarownie napisane, z grafikami, z ruchem, jak te karty zostały zagrywane i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę to pomaga w zapoznawaniu się z zasad. Ogólnie zasady nie są jakieś skomplikowane. Jak widzieliście, rzucamy kostkami, rzucamy czary, jeżeli nam te kostki podpasują. No i tłuczemy się nawzajem, aż pokonamy herosa przeciwnika. To jest ciekawe. I tutaj fajnie zastosowano właśnie te kostki. Te kostki wprowadzają tutaj ten ciekawy element, ten element dynamizmu, bo tutaj ta gra naprawdę jest dynamiczna. Rzucamy kostkami, coś się dzieje, jest sporo emocji i okrzyków, kiedy wylosujemy ten upragniony symbol. Z drugiej strony powoduje nam to losowość w grze, no i niektórym to oczywiście może się nie spodobać, ale moim zdaniem jest to bardzo dobre rozwiązanie, bo ja na przykład nie lubię takich bitewniaków, można tak powiedzieć, że siedzimy naprzeciwko siebie i siedzi gościu i siedzi nie wiadomo ile czasu, on myśli co zagrać.
I siedzi, a może zagram to, a może zagram to, a jak zagram to, ciekawe co on zagra i czas leci nieubłaganie. A tutaj rzucamy, ktoś powie stop i rozgrywamy atak i się tutaj tłuczemy. I to jest naprawdę bardzo ciekawe i muszę wam powiedzieć, że nawet mojej żonie się to spodobało. Gdy powiedziałam, że jest to w ogóle totalnie inna gra niż te wszystkie gry, w których lejemy się nawzajem, usiadła oczywiście z takim dystansem do tej gry, ale gdy zagrała, naprawdę powiedziała, że jest bardzo, bardzo fajnie i mówi, że w taką grę jest jeszcze w stanie zagrać, chociaż pomimo nie lubi tych potworów i lania się, ale powiedziała, że te kostki naprawdę tutaj wprowadzają bardzo fajny tutaj element. W grze mamy do dyspozycji talium potworów, których musimy wybrać, to jest bardzo ciekawe, możemy zawsze ustawiać sobie te potwory w dowolnej konfiguracji, w dowolnych ilościach. Oczywiście musimy przestrzegać zasady tej wartości 10, że nie możemy tej przekroczyć, więc każde rozgrywki będą inne. Mamy 4 żywioły, więc każde tutaj żywioł jest inaczej, musimy grać każdym żywiołem, tutaj na przykład ogniem czy wodą, w ogóle totalnie się inaczej rozgrywa partię. Mamy talię zaklęć, ich jest sporo, chociaż w grze tych zaklęć nie kupimy zbyt dużo, prawda? Mamy dużą pulę, ale ich mało pozyskamy. Myślę, że coś w czasie gry tak 2, max 3 czary to już jest góra, także kupimy. Zazwyczaj będziemy grali tym, co mamy na ręku i będziemy się tym tłukli. Będziemy tłukli się potworami i to czym, co mamy w swojej talii. Zdobywanie tych kart jakoś tak nie będzie wpływało na rozgrywkę, nie będziemy się z tym za bardzo się z tym skupiać, bo nie będziemy mieli czasu nawet na to, żeby pozyskiwać te karty, bo ktoś będzie nas tłukł i musimy mu zadać kontrę. Myślałem na początku, że te turlanie będzie wpływało na mocną losowość, oczywiście jest to losowe, ale ktoś może mieć szczęście, rzuci kostkami, wyrzuci za pierwszym czy drugim rzutem, wyrzuci to, co mu pasuje, no a druga osoba, czy tam kilku graczy, no niestety nic z tego nie będzie miało i te wyniki będą beznadziejne. Tam może 2-3 symbole, te, które chcą, wyrzucą. Ale tutaj przychodzi nam właśnie zasada, że gracz może zostawić sobie te kostki. Oczywiście ten gracz, który nie zatrzymał gry, zostawić kostki, którymi nie chce rzucać, a pozostałymi przerzucić. Więc to wprowadza tak, że ten gracz, który zastopował grę, ma trudniej, bo on musi wszystkimi rzucić kostkami, a ten gracz, który nie zastopował, ma możliwość wyboru kostek i większą szansę na szybsze wyrzucenie upragnionego wynika. Także to jest bardzo ciekawe i to rozwiązuje ten konflikt tego szczęścia, bo ktoś może naprawdę mieć fuksa i cały czas wyrzucać upragnione wyniki. Drugim takim mankamentem tej gry jest to, że ktoś straci wszystkie potwory, my mamy chociaż przynajmniej jednego, dwa. No i po prostu jest to taka egzekucja, tłuczemy tego herosa, dopóki on nie zejdzie do zera i to troszeczkę może nerwować, bo tak w 3/4 czy nawet w połowie gry już wiemy, że ta osoba przegra i nie ma szans, na pewno rozwalimy mu tego herosa. Może tam jeszcze jakimiś czarami sobie dorzucać, coś tam ranić inne stwory, ale to już jest definitywna śmierć tego herosa, także to też może nie wszystkim się spodobać. Okej. Podsumowując, naprawdę gra jest bardzo szybka, dynamiczna, fajna, przyjemna, coś innowacyjnego tutaj zastosowano, te kostki, jest to taki jakby gra w czasie rzeczywistym i to mi się podoba, no ale zanim tą grę kupicie, no spróbujcie, bo właśnie są takie sytuacje, że niektórym właśnie nie podejdzie ta gra, bo są te kostki, nie będą te wyniki mu wypadały, ktoś straci wszystkie potwory i będzie po prostu tylko egzekucja, także Warto w tą grę zagrać, zobaczyć, czy ta gra podpasuje pod jego gusta. Dla mnie gra jest w porządku, jest ok, przyjemnie mi się grało, nawet mojej żonie, która nie lubi gier tego typu, się też ta gra podobała, ale nie aż na tyle, że będzie chętnie do niej wracała. Także jest to dobry tytuł, który oceniam na 7 na 10, także warty uwagi, warty zagrania, ale zagrajcie zanim kupicie. Także na dzisiaj to wszystko. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Cześć!